Porozumienie podpisane to oznacza, że od dziś 5 samorządów należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz może wspólnie działać. Podpisanie ważnego dokumentu pomiędzy Sandomierzem i 4 ościennymi gminami, takimi jak Obrazów, Dwikozy, Wilczyce i Samborzec, odbyło się w sandomierskim ratuszu. Miejski Obszar Funkcjonalny został wyodrębniony w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. MOW Sandomierz jest jednym z 5 takich obszarów na terenie województwa świętokrzyskiego. W wyodrębnionych obszarach znajdują się miasta, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Wspólne działania samorządów mają za zadanie pomóc w opracowaniu wspólnej strategii rozwoju tego regionu, a w przyszłości ułatwić sięganie po dodatkowe środki finansowe. Burmistrz Sandomierza Marcin Marzec zwrócił uwagę na to, że podpisane porozumienie omawia zasady współpracy pomiędzy samorządami znajdującymi się w obszarze. Zostało to objęte, uwzględnione w strategii województwa świętokrzyskiego, ten nasz obszar, więc jesteśmy niejako zobowiązani do podjęcia współpracy, ale znam panów wójtów i wiem, że tą współpracę podejmujemy z przyjemnością. Jest to przyszłość dla naszych miejscowości, dla całego obszaru miasta Sandomierza, gminy Obrazów, Dwikozy, Samborzec i Wilczyce. Jeżeli zostaliśmy uwzględnieni, to warto z tego skorzystać. Dzisiejsze porozumienie określi zasady współpracy. Następnym krokiem będzie wyłonienie, o ile już to się nie stało, firmy, która wykona taką strategię miejskiego obszaru funkcjonalnego, a następnie myślę, że jeżeli powstanie regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na najbliższe lata, na lata 2021-2027, to otworzą nam się pewne możliwości dotyczące rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego. Kolejnym krokiem w działaniach samorządowców jest opracowanie odpowiedniej strategii działania, w którym, jak zauważył Krzysztof Tworek, wójt gminy Obrazów, aktywnie powinni uczestniczyć mieszkańcy. W tej chwili tak naprawdę nasze wizje musimy skonsultować i zobaczyć, jak zostanie opracowana strategia. Przede wszystkim będziemy namawiali mieszkańców i organizacje do tego, żeby bardzo czynnie zaangażowali się w opracowanie strategii. Tak naprawdę wnioski ze strategii pozwolą nam do wypracowania tych wspólnych wizji, bo pamiętajmy, że my jesteśmy tylko przedstawicielami samorządów i naszych mieszkańców i będziemy chcieli wybrać wspólnie takie inwestycje, które będą dla dobra całej piątki, można powiedzieć. I te inwestycje, ja mam przynajmniej taką nadzieję, że odcisną piętno na tle nie tylko powiatu, ale i województwa świętokrzyskiego i będą to inwestycje nie po to, żeby przejeść te pieniądze, tylko po to, żeby faktycznie te pieniądze potem rozmnożyć, żeby były miejsca pracy, żeby coś się działo i żeby skorzystały na tym oczywiście poszczególne gminy. Wójt gminy Dwikozy Marek Kukaszek odniósł się natomiast w swojej wypowiedzi do ponadlokalnego charakteru podpisanego dokumentu, który ma pomóc w wspólnym rozwoju. Podpisaliśmy dzisiaj bardzo ważny dokument, który nazywa się Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030. To jest oczywiście porozumienie określające współpracę. Jest to, ja przynajmniej od wielu, wielu lat podpisuję pierwszy raz taki dokument, w którym samorząd województwa świętokrzyskiego uwzględnił rozwój ponadlokalny w takim obszarze, w takiej dziedzinie. Wokół miasta powiatowego, miasta większego, mamy rozwijać się, mają rozwijać się gminy mniejsze, bo wiadomo, że ani Dwikozy, ani żadna z gmin podpisujących to porozumienie Sandomierza nie wyprzeci. Ale chcielibyśmy się rozwijać obok miasta i żeby nasze miejscowości przyległe do miasta, które jest centrum, czyli do Sandomierza, rozwijały się również. Robert Paluch, wójt gminy Wilczyce, uważa, że podpisanie takiego porozumienia pomiędzy samorządami, pomimo wielu jeszcze niewiadomych, przyniesie wymierne efekty. Również cieszę się bardzo z tego, że takie porozumienie podpisaliśmy. Myślę, że daje ono szansę rozwoju dla naszych samorządów na przyszłe lata. Oczywiście, tak jak było wcześniej powiedziane, jest wiele niewiadomych, jeżeli chodzi o finansowanie, jakie to będą pieniądze i
i co będziemy mogli z tego zrobić. Na pewno to, co było na pierwszym spotkaniu mówione, żeby iść w kierunku rozwoju turystyki, agroturystyki. I myślę, że to jest taki wspólny kierunek, który no może na początku najmniej będzie nas poróżniał, jeżeli chodzi o to działanie. Na pewno będą kolejne i na pewno będzie tutaj wśród nas wiele rozmów, żeby obrać te kierunki, które będą służyły rozwojowi naszych samorządów, wspólnemu rozwojowi, bo tak jak tu było już powiedziane, że jeżeli stawiamy na turystykę, agroturystykę, no to musi to być jednak działanie wspólne wszystkich samorządów, bo chodzi o to, żeby tych turystów tutaj zatrzymywać jak najdłużej, żeby oni byli dzień, dwa, żeby pozostawali u nas dłużej i na pewno będzie to z korzyścią dla naszych samorządów. Witold Surowiec, wójt gminy Samborzec, po podpisaniu porozumienia powiedział, że wspólne działania w sięganiu po środki finansowe przyniosą korzyści i przyczynią się do rozwoju całego regionu. Cieszę się, że powstaje, że wspólnie działamy w tym kierunku, że nie na zasadach jakiejś rywalizacji, ale wspólnych działań i to z pewnością przyniesie jakieś korzyści, a nawet z tego względu, że jak wiemy w Polskim Ładzie, gdzie szykują się bardzo duże pieniądze na bardzo kosztowne projekty, będą preferowane te projekty takie no, dosyć kosztowne, nawet sięgające kilkadziesięciu milionów złotych. W związku z powyższym będzie łatwiej wspólnie nam taki projekt stworzyć, projekt napisać. Oczywiście musi być to projekt dotyczący wspólnego działania jakiegoś, ale takich wspólnych płaszczyzn jest bardzo dużo, choćby nawet kanalizacja, drogi, czy tak w turystykach, tu cię kolega wcześniej wymieniał. Tu będziemy dopracowywać, tu będziemy nad tym jeszcze rozmawiać. To jest dopiero początek, podpisanie umowy, ale bardzo ważne moim zdaniem. Ważne porozumienie samorządowców to pierwszy krok. Dla gmin włączonych do MOW Sandomierz czas pomiędzy kolejnymi spotkaniami będzie czasem wykorzystanym na konsultacje społeczne i podjęcie ważnych dla wspólnego dobra decyzji. Dla Telewizji STV Katarzyna Kaszluga.